Witajcie, w tym filmie pokażę Wam coś, co powinien wiedzieć dosłownie każdy gracz, czyli jak się szybko zalogować do GTA Online. I wbrew pozorom nie powinniście klikać na online, bo Was będzie ładować bardzo długo, a po prostu kliknijcie sobie tryb fabularny. Jeśli nie macie zamulonego kompa i macie dysk SSD, to ładowanie do singla powinno potrwać około minutę, nie dłużej. Gram na PC, ale tak samo wydaje mi się, że powinno się robić na konsolach, bo obstawiam, że działają podobnie jak pecety. No i jesteśmy już na fabule i co robimy teraz? Klikamy Escape. Następnie idziemy sobie na Online. Zagraj w GTA Online i nie klikajcie przejdź. Jest to bardzo zła decyzja. A dlaczego? Ano dlatego, że załaduje Was do sesji publicznej, a do publika ładuje długo. Lepiej kliknąć sesja dla zaproszonych i OK. Do sesji dla zaproszonych ładuje naprawdę bardzo szybko i po prostu polecam grać w GTA Online właśnie w sesji dla zaproszonych, bo w publiku moim zdaniem nie ma w ogóle sensu grać. Bo przecież biznesy można teraz robić w sesji dla zaproszonych, nie tak jak kiedyś, że trzeba było w publiku, więc po prostu nie wiem, czemu większość osób gra w sesjach publicznych. No i już mnie ładuje właśnie do sesji. Potrwało to dosłownie chwilkę. No i to było wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym filmie. Po prostu najlepiej wchodzić na fabułę i później do sesji dla zaproszonych. Tak bardzo szybko Was załaduje do GTA Online. No i trzymajcie się do następnego filmu. Pa, pa.